No i rozwiązanie wczorajszej zagadki. Nie ukrywam, że byłem bardzo zdziwiony ilością komentarzy i ilością błędnych odpowiedzi. No myślałem, że na tyle widać na tym zdjęciu, że każdy rozpozna w tym grzybie koźlarza. No, oprócz tego, że koźlarz to tutaj są pewne cechy, które, które ja tu postaram się pokazać te cechy. I ułatwić Wam rozpoznawanie. Tym koźlarzem był koźlarz Grabowy. I on ma pewne cechy, które widać tu wyraźnie. I tutaj dałem specjalnie drugie zdjęcie, i myślałem, że, że już te teksty o, o podgrzybku złotawym się skończą. I nie będziecie mieli wątpliwości, że to chodzi o koźlarza. No, mogliście mieć problemy z rozpoznaniem, czy to koźlarz grabowy, czy babka. No, ale o tym potem. I tutaj, jak specjalnie narysowałem, wyraźnie widać takie czare, czarne ziarenka na trzonie. W przeciwieństwie do Trzonu podgrzybka złotowego. Tutaj na środku za chwileczkę pokażę się ten trzon, jak wygląda. Jak widzicie, on nie ma żadnych ziarenek, ewentualnie jakieś takie smuszki. No i jest żółtawo-czerwonawy. Tutaj w dalszej kolejności pokażę, pokażę koźlarze grabowe. One o tyle są charakterystyczne, że że trzony mają takie drobne ziarenka i one się nie wiem. Ja widzę wyraźną różnicę między trzonem koźlarza grabowego a koźlarza babki czy jakichkolwiek innych. To są właśnie typowe koźlarze grabowe, które tutaj widać. Kapelusze też mają dosyć charakterystyczne, że mają takie no, z różnymi wgłębieniami koźlarz babka ma gładki. Tutaj widać wyraźnie strukturę trzonu i te ziarenka w koźlarzu grabowym. Tutaj widać koźlarze babki. No nie wiem, my, trudno mi to opisać, no, ale jestem z rokowcem a no, chyba widać różnicę między między tym, tym a tym. W strukturze, strukturze tego trzonu. No to jedziemy dalej. Jeszcze jedno pokażę. Zdjęcie to jest koźlarz babka. No, bardzo dużo było odpowiedzi błędnych, że, że na zdjęciu z zagadki widzieliście podrzypka złotawego, który dokładnie wygląda tak, jak widać. Ma odcie, odcienie czerwieni w młodszych owocnikach, jak tutaj w tym. Drugim po lewej, no tej czerwieni prawie nie ma, no ale nie ma tam żadnych ziarenek. Tutaj jest młody owocnik, którym widać troszeczkę tą czerwień, i te młode owocniki w, w porach późnej jesieni, według mnie, często są brane za podgrzybka, który jest aksamitny. Nazwy ma aksamitny. Yy, według mnie, to jest taka forma tych aksamitnych, to jest forma taka późnojesienna. Tutaj widać, póki jeszcze jest młody, nie ma tych popękań, które mają yy, podgrzybki złotawe, zwłaszcza przy suchej i, i, i słonecznej pogodzie, no kapalusze są troszeczkę tak podobne, Podobne jak właśnie w, u tego koźlarza, który był, i może to też Was zmyliło. Tutaj jest podgrzybek złotawy, taka typowa forma, łatwa do rozpoznania. No i dziękuję za uwagę. Zapraszam do rozwiązywania następnych zagadek. Myślę, że może nie będą takie trudne.